MKS Będzin ma tytularnego sponsora. W nowym sezonie Plus Ligi wystąpi pod nazwą Nowak Mosty MKS Będzin. W kolejnym sezonie siatkarze zmierzą się z nowymi wyzwaniami. Klub z Będzina rozpocznie grę w Plus Lidze pod skrzydłami nowego trenera. Dawid Murek, polski siatkarz, ma w swoim CV między innymi Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata i Europy. Karolina Komada. Grał na pozycji przyjmującego i libero, jednak od 4 lat jest po drugiej stronie boiska. Dawid Murek został nowym trenerem MKS-u Będzin. Choć zawodników zna jeszcze z czasów czynnego grania, to i tak czeka go wiele pracy. Będzie to ciężki sezon. Każdy zdaje sobie sprawę, że 3 zespoły spadają w tym sezonie. Tym bardziej jest to trudny sezon dla naszego klubu. Dlatego tak po cichu mówiłem sobie, trzeba chyba wziąć tego byka za rogi, bo no jest to naprawdę trudne wyzwanie. Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, co chcemy wykonać, jaką solidną pracę w okresie przygotowawczym i wtedy stopniowo myśleć i sobie wyznaczać cele. W wyznaczaniu ścieżki sukcesów ma pomóc nowy sponsor, zapewni komfort pracy i stabilność finansową. W nowym sezonie drużyna będzie występowała pod nazwą Nowak Mosty MKS Będzin, a Będzińska Arena zmienia nazwę na Nowak Mosty Będzin Arena. Umowę podpisano na rok. W świecie dużego sportu jest już nieodzownym elementem, czyli kwestie finansowe. To wszystko udało się w Będzinie zbudować. Wracamy do Plus Ligi. Mam nadzieję, że odegramy w tej lidze znaczącą rolę i tak jak było powiedziane podczas konferencji, Będzin to będzie jasno świecący punkt na mapie nie tylko tej tutaj polskiej siatkówki, ale również mam nadzieję, że z czasem tej międzynarodowej. Będziński Beniaminek powraca do Plus Ligi po 3 latach nieobecności w najwyższej klasie męskich ligowych rozgrywek siatkarskich w Polsce. Nowy rozdział klubu to jest taki rozdział, gdzie pierwszy raz robimy awans z pierwszego miejsca. Do tej pory nam się to jeszcze nie udało w historii MKS-u Będzin. Graliśmy już w Plus Lidze, ale awansowaliśmy z innego miejsca, dlatego traktujemy to bardzo poważnie. I ten nowy rozdział, ta nowa hala, która jest pierwsza taką halą, gdzie pozwoli rozgrywać rozgrywki plusligowe, daje taki motor i napędzenie dla wszystkich pracowników, którzy do tej pory naprawdę wyciskali pod łzy. Dotychczas Będzinianie występowali w Plus Lidze przez 7 sezonów. Mowa tutaj o latach 2014-2021. Teraz wchodzą do niej w miejsce Czarnych Radom, którzy zajęli ostatnie miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej.